Witam. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kamizelkę, którą mam na sobie. Kamizelka jest zrobiona z 6 motków włóczki Runo, którą można dostać w sklepie magicclub.pl na drutach numer 12. I powiem Wam tak. Nie wiedziałam, co mam Wam nakręcić, robiąc tą kamizelkę, ponieważ jest ona tak prosta, że nie ma co tutaj pokazywać, co trzeba przy niej zrobić. Plecy to prostokąt, przody to prostokąty. Jedyne, co tutaj jest, to to, że jest zrobiony skos na dekolt w szpic. Zszyte ramiona, zostawiona w moim wypadku duża pacha, możecie ją zrobić mniejszą i nie zszyta do końca, zostawione takie rozporki. Możliwości noszenia tej kamizeli są nieograniczone. Ja mam akurat do czarnej bluzki i czarnych spodni z paskiem, chociaż może niekoniecznie powinnam z paskiem nosić przy moich gabarytach. Można nosić bluzę niezapiętą, można sobie zrobić jakiś bardzo zdobny guzik i pętelkę i zapinać na guzik, spiąć jakąś broszą niesamowitą, albo po prostu nosić tak luzem, jak ja mam w tej chwili. W stylizacji tej kamizeli, myślę, znajdziecie mnóstwo, bo jest to naprawdę fajny dodatek do wielu ciuszków. Można to nosić na kwiecistą sukienkę na przykład, tak? Na jakiś biały t-shirt z białymi spodniami, kolorowe rzeczy, ciemne rzeczy, na kurtkę, bo też tak zakładałam. Także możliwości jest naprawdę wiele, a włóczka jest po prostu świetna. To są takie, wygląda jak karakułki, tak? Jak taka futrzana kamizela. Powtarzam. 6 motków włóczki Runo, druty numer 12, 3 prostokąty, w tym 2 z wyrobionym dekoltem i to Wam na filmie pokażę, jak to zrobić. Zszyte. I proszę bardzo. Kamizela jest gotowa. Myślę, że naprawdę fajny dodatek do wielu stylizacji, a zrobi ją każdy, kto potrafi robić oczka prawe i lewe. Naprawdę zero utrudnień, najprostsza rzecz, jaka może być. Zapraszam serdecznie, dziergajcie kamizelę. Tak jak Wam mówiłam, jest to chyba naprawdę najprostsza rzecz, jaką Wam proponowałam. Ta włóczka jest tak fantastyczna, takie karakułki, że tutaj w zasadzie nic nie potrzeba robić, żeby był fajny efekt. Plecy to jest prostokąt, przody to są 2 prostokąty. Jedyne, co trzeba zrobić, to wygubić oczka na dekolt w szpic, co przy tej włóczce, przy tych karakułkach jest niesłychanie proste, bo nieważne, jak 2 oczka razem będziecie łapać, w tej włóczce nie będzie to miało najmniejszego znaczenia. Zaraz Wam podam wymiary pleców, przodów i pokażę, jak te oczka na dekolt gubiłam. Potem będą tylko zszyte ramiona, boki, żeby zostawić miejsce na pachę, do dołu, jeszcze myślę, czy zszyję do końca, czy zostawię rozporki, to przy zszywaniu mi wyjdzie, co będzie mi się bardziej podobało. Także już pokazuję, jakie wymiary tej najprostszej naprawdę kamizeli na świecie z przepięknej włóczki Runo, która wygląda jak karakuły. Śliczna. Słuchajcie, tak jak mówiłam, najprostsza konstrukcja pod słońcem. Plecy na 34 oczka, druty 12 i 84 rzędy. Prostokąt, nic się nie dzieje, zamknięte na górze na prosto oczka. 2 przody po 17 oczek każdy, do 50 rzędów robione na prosto. Potem w co siódmym rzędzie 2 oczka przerobione razem na prawo,
jako drugie i trzecie przed końcem, a tu drugie i trzecie na początku. Czyli w jednym rzędzie robimy dwa oczka razem, wracamy, kolejne cztery rzędy robimy na prosto i znowu po prawej stronie dwa oczka razem na prawo. Zaraz Wam pokażę już tak pro forma, bo widziałyście w moich filmach, jak to się robi. I to jest cała filozofia. Zszyte ramiona, zszyte boki, tak żeby zostawić miejsce na pachę. Nie wiem, czy zszyję do końca, czy zostawię rozporek. To przy szyciu dopiero stwierdzę, jak będzie ładniej wyglądało. Teraz pokażę Wam tylko szybciutko, jak gubię te oczka na dekolt. Zawsze po prawej stronie. Przerobiłam już początek przodu, mam ostatnie trzy oczka na drucie i po prostu dwa oczka przerabiam razem na prawo i ostatnie oczko na prawo. W drugim przodzie pierwsze oczko przerabiam na prawo, kolejne dwa razem na prawo. Widziałyście, jak w innych swetra, które pokazywałam, robiłam te oczka dwa razy na prawo, w zależności od tego, czy z prawej, czy z lewej strony dekoltu, albo przechylone w prawo, albo w lewo. W tej włóczce nie ma to znaczenia, bo tego po prostu nie widać, tak? Nie widać, gdzie są te dwa oczka razem przerobione, także róbcie tak, żeby Wam było po prostu wygodnie, tak? W tym rzędzie dwa oczka razem na prawo, wracamy na lewo, robimy cztery rzędy prawo, lewo, prawo, lewo i w kolejnym rzędzie po prawej stronie znowu robimy dwa razem na prawo jako przedostatnie oczka i dwa razem na prawo jako drugie i trzecie oczko. I tak robimy, aż gubimy sześć oczek. I na wysokości 84 rzędów zamykamy ramiona. Kiedy robi się na dwunastkach, to daje się policzyć rzędy. Niemniej ja dla bezpieczeństwa, żeby nie męczyć się liczeniem całości, co 10 rzędów sobie zaznaczałam znacznikiem, że zrobiłam 10 rzędów, kolejne 10 i nie musiałam już wtedy od początku liczyć całości. Aczkolwiek mówię, przy robieniu na dwunastkach daje się te rzędy policzyć. To robię dalej. Gubię oczka na dekolt i będę zszywać ramiona. Zrobiłam przody, gubiąc oczka na dekolt. Przypomnę według takiego schematu. 50 rzędów zrobione. W 51 przerabiam oczka na przodzie. Przedostatnie, drugie z trzecim przerabiam na prawo, ostatnie oczko na prawo. Pierwsze oczko na prawo, drugie z trzecim razem na prawo i do końca. Wracam lewymi oczkami. Cztery rzędy prawe, lewe, prawe, lewe i w kolejnym rzędzie znowu przedostatnie, drugie i trzecie oczko razem. Tu pierwsze z brzegu oczko, drugie i trzecie razem. Zawsze pierwsze i ostatnie zostaje przerobione. Oczka obok są przerabiane dwa razy na prawo. Obojętnie w jaki sposób, bo w tej włóczce i tak tego nie widać. Powtarzam to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy. Tu jak szósty raz zgubię jedno oczko, jeszcze wracam i jeden, dwa rzędy przerobione i mamy 84 rzędy, czyli tą samą wysokość co plecy. Teraz będę zszywać ramiona. Tu zostanie nam miejsce na dekolt z tyłu. Można zakończyć te oczka i szyć jaką chcecie metodą, bo mówię, w tej włóczce tego nie będzie widać.
Ja sobie zszyję tak, jak w wielu filmach pokazuję, że te oczka przodu będę miała otwarte i przyszyję na otwartych oczkach. Będę ten szef miała po prostu delikatniejszy. Oczywiście potrzebna jest igła z dużym oczkiem. I ja sobie przyszywam na otwartych oczkach. Łapię pierwsze oczko. Tu się też troszkę źle szyję przez te supełki. Tu łapię za pierwsze oczko. Na filmach, gdzie robię, pokazuję, jak zszywać ze zwykłej włóczki, jest to lepiej widoczne. Tutaj w zasadzie niewiele zobaczyć, ale wkuwam się w to oczko, które jest, już zdjęłam. Zdejmuję oczko z drutu. Przeciągam nitkę, co jak widzicie idzie troszkę topornie i tu staram się w tych karakułkach odnaleźć prawe oczko i łapię za dwie nóżki prawego oczka. Na tej zasadzie zszywam całe ramię. Tak, tutaj wkuwam się w oczko, które z drutu zdjęłam. Zdejmuję kolejne oczko. I tu usiłuję znaleźć następne prawe oczko. Tu miałam za to złapane, to tu będzie to. Troszkę ciężko w tych karakułkach odnaleźć te oczka, ale jest to do zrobienia, tak? I tak sobie zszywam obydwa ramiona i potem będę zszywała boki, zostawiając na pachę, zobaczę, czy 25 cm, czy 30 nawet. Zaraz to przymierzę i będę wtedy wiedziała. I albo zszyję całe do pachy, albo zostawię rozporki. Trzeba uważać, żeby nie wkłuć się we włóczkę, bo wtedy na pewno nie przeciągniemy tych wszystkich supełków. Trzeba patrzeć tak, żeby złapać tylko za oczko i wtedy, o, nie ma problemu, tak? Wkuwam się w to zdjęte oczko, zabieram kolejne z drutu i tu znowu szukam kolejnego prawego oczka, żeby złapać za oczko, a nie wkłuwać się w nitkę. Ja zostawiłam sobie na pachę nieszyte 30 cm, a rozporki zostawiłam długości też 30 cm. Kamizelka po praniu się o ciupinkę wyciągnęła na długość kosztem szerokości, bo przed praniem było 57 cm szeroko, 84 długa, teraz ma około 54 cm szerokości i długości 87-88, ale myślę, że to też zależy dużo od tego, jak sobie ją po praniu ułożycie. Ja po praniu w płynie do wełny włożyłam kamizelkę w siateczkę do prania, może to być poszewka na Jaśka, i odwirowałam na 400 obrotów, czy 600, w każdym razie na niewiele obrotów. Także rozłożyłam do wyschnięcia. I myślę, że w zależności od tego, jak ją rozłożycie, to będzie albo troszkę szersza, albo troszkę dłuższa. Zależy, jak ją naciągniecie. Także wymiary po praniu. 54 na płasko razy 2 i długość 87-88 cm.